Dzień dobry, cześć, witajcie. Słuchajcie, dzisiejszy temat będzie dotyczył tego. Zaświeciła się kontrolka trybu awaryjnego silnika, czyli informacja, coś tam się wydarzyło niepokojącego. I chcę się z Wami z tym podzielić, ponieważ silnik złapał mi tryb awaryjny, odciął mi moc. Kontrolka oczywiście po zapaleniu silnika nie gaśnie. Dobra, co z tym robimy? Bierzemy tester, zapinamy i sprawdzamy, co się mogło wydarzyć, co się wydarzyło. Jesteśmy oczywiście na systemie Boscha. W tym pojeździe jest system Boscha zainstalowany. Do tego użyjemy sobie starego testera, który się sprawdza. No tylko sobie musimy tutaj ustawić to. Coś ta kamerka mnie nie chce słuchać. Dobra. I zaraz zobaczymy, co powodem było, że złapał silnik tryb awaryjny. System jest oparty na Boschu, nie wiem, czy już powiedziałem, czy nie. Jaki by nie był, generalnie jest to silnik dwulitrowy w dieslu. No i dobra, jesteśmy przy odczycie błędów. No odczytujemy błędy? Odczytujemy. Mamy dwie możliwości, zapamiętane, aktualne, więc interesują mnie aktualne. Więc co mamy? Błąd P0088. Bach! Super! Cieszę się, wierzcie mi, rewelacja, klasa. No właśnie. Najgorzej to, jak ktoś nie wie, co z tym zrobić. Dlaczego klasa? Dlatego, że chciałem się podzielić z Wami taką informacją na bieżąco i czekałem, aż mnie kiedyś to dopadnie i cholera jasna, mnie dopadło, nieładnie mówiąc. Drugi błąd, jaki się wyświetlił, to co jest za błąd? Pokaż, Panie. P2238, no to jak dobrze pamiętam, to coś mamy z sondy Lambda, ale to na pewno nie wprowadziło trybu awaryjnego. Natomiast tryb awaryjny wprowadził błąd P0088, czyli tak, na rozsądek tłumacząc, nawet jeżeli tutaj jest opis, jest to za wysokie ciśnienie na listwie paliwowej. I każdemu, kto ma problem z układem paliwowym, wierzcie mi, życzę, żeby złapał błąd, jeżeli ma złapać już, choć nie życzę nikomu żadnego błędu, ale jeżeli ma złapać, niech złapie P0088 jak odwrócony, gdzie będzie ciśnienie za niskie. Tu jest ciśnienie za wysokie. Dobra, w takim układzie będę się musiał zmobilizować, wyjść z pojazdu, przygotować sobie wszystko i pokażę Wam, co z tym fantem zrobić. Ja czekałem na taką kwestię, żeby się z Wami podzielić, ponieważ widzę, bardzo wiele osób podchodzi do takiego zagadnienia usunięcia takiej usterki, ale popełniają pewne błędy w niektórych momentach i problem przez to nie ginie mimo usunięcia teoretycznie awarii. Dobra, muszę wyłączyć sprzęt, przygotować się i spotykamy się na zewnątrz. Do zobaczenia. No i dobra, spotykamy się już na zewnątrz przy pojeździe. Co do tego będę potrzebował? Będę potrzebował kluczyk 14, będę potrzebował kluczyk 17, kluczyk 30, taki malutki sobie skromny kluczyk, nie? I ewentualnie może być potrzebny kluczyk 35. Dobra, nie zagadujemy, tylko przechodzę do przygotowania, to co muszę zrobić, a staram się Wam to pokazać krok po kroku, ponieważ zdaję sobie sprawę, że nie wszyscy robili już to kiedyś, a niektórym myślę, że uratuje to tyłek finansowy, nie? Bo staram się raczej pomagać Wam w tych kwestiach, żebyście sobie mogli na przyszłość poradzić sami. Choć jeżeli ktoś to ogląda, kto prowadzi usługi, no to myślę, że też mu to ułatwi, jeżeli pierwszy raz mu się zdarzył problem P0088. Ja mam tutaj blaszkę, która trzyma mi rurkę paliwową, ale może się okazać, że ktoś tej blaszki już niestety nie ma, bo często, gęsto widzę, ludzie zapominają tą blaszkę przykręcić. Nie wiem dlaczego, może po prostu im potrzebna.
Dobra, więc teraz tak. Co będę robił? Będę w tym momencie popuszczał rurkę od listwy. Nie od listwy, tylko od pompy. Tylko pamiętajcie, jedna rzecz bardzo ważna. Nigdy nie łapiemy kluczem rurki tu, czyli tej nakrętki, tylko łapiemy tu przy samym końcu. Dlatego, że ona tu ma element pełny, a może się okazać, że złapiecie ją tu i po prostu ją ukruszycie. Popuszczamy. No kurde, siedzi. Diabeł jej nie odkręcał jeszcze nigdy. Pewnie kiedyś na pewno. Dobra. Nic się nie wylało, bo nic się nie miało wylać. No i teraz następny etap to jest popuszczenie rurki już na listwie. W tym, że rurki paliwowej z listwy proponuję nie odkręcać całkowicie, nie demontować, żeby Wam niepotrzebne śmiecie się tutaj nie dostawały, tylko po prostu ją sobie odchylić. No i teraz tak. Mamy kluczyk 30. Spróbujemy ruszyć. Jeżeli nie, to będę musiał przytrzymać tutaj kluczykiem 35. O, poszło ładnie. Dobra. Bo czasem może się zdarzyć sytuacja taka, że musicie 35 sobie założyć tutaj do przytrzymania tego, żeby sobie nie pourywać łapek, jeżeli Wasza śruba siedzi bardzo mocno. No, kurde, za mało popuściły. No, poszło nawet gładko, widzę. Nie jest źle. Innych to dopadało, teraz dopadło to mnie. Tylko całe szczęście ja jestem przygotowany, ponieważ mam elektrozawór, który kiedyś na filmie był wykorzystywany jako pokazówka. Pokazywałem, co się dzieje z takim elektrozaworem, dlatego też, jeżeli będziecie oglądali film do końca, to ja na filmie postaram się Wam pokazać, co w tym elektrozaworze moim było. Oczywiście nie będę go mył wcześniej, aż dopiero spotkamy się na stole przy biurku. O kurka, zobaczcie. Co w tym paliwie jest? Nie wiem, na czym my jeździmy, też nie wiem. Ale muszę Wam tylko jedną powiedzieć rzecz. Nie wiem, czy to będzie w tym momencie widać na nagraniu, bo jest cholernie zimno. Jest kupę śmieci, opiłków tu wystających. Pasowałoby to w tym momencie podglądnąć na mikroskopie. Dlatego, tak jak powiedziałem wcześniej, nie będę tego mył. Postaram się go w tej całości zachować, żebyście Wy mogli to zobaczyć, co ja będę widział pierwszy raz pod mikroskopem. Dobra, odkładam zawór. Odkładam mój zawór. Oczywiście Wy, jeżeli nie macie zaworu drugiego, to wiadomo, że będziecie musieli sobie go najpierw dopracować. No i teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Bardzo ważna rzecz jest taka, która, wierzcie mi, naprawdę się sprawdza wielokrotnie. Mam elektrozawór, zobaczcie, tak wygląda zawór, który był kiedyś przeze mnie czyszczony w wanicy ultradźwiękowej z generatorkiem. I to jest zawór, który powinien być tutaj czyściutki, udrożniony, bo na mikroskopie go oglądaliśmy i on faktycznie był ładny. Natomiast rzecz jest jaka. Nim podejdę do montażu, to wierzcie mi jedną rzecz, czy chcecie, czy nie chcecie wierzyć. Bardzo często, gęsto zdarza się sytuacja taka, że odkręcając ten czujnik tutaj z nakrętki, jakiekolwiek śmiecie nam odpadną i co się najnormalniej w życiu stanie. Jeżeli one dostaną się w tym momencie przy składaniu mojego zaworu, to najnormalniej w życiu one dostaną się do środka tego układu, więc można by było teoretycznie użyć czyścika takiego w sprayu do czyszczenia układu hamulcowego, ale nie polecam tego. Natomiast ja osobiście preferuję taką metodę. Wiem, że jest może niezbyt czysta, ale sprawdza się w 100%. Zakładam listwę. Raczej zakładam rurkę na listwę. Nie muszę tego skręcać idealnie, ponieważ tutaj ciśnienia wysokiego nie będzie. Tyle, żeby mi się nie sączyło. Natomiast chodzi o co?
Chodzi o to, że jak ja w tym momencie zakręcę silnikiem, to dobrze by było, żeby pompa wytworzyła część paliwa, który najnormalniej w życiu wypłynie mi, płukając tą część tutaj wylotową. Żeby nie było sytuacji takiej, że brudy i śmiecie i opiłki ja złożyłem. Wiadomo, że on zapalić nie zapali, bo takiej możliwości by nie miał. Tylko bardzo ważna rzecz taka, żebyśmy podpięli wszystkie wtyczki. Zapnę ten zawór czyściutki. O. Chodzi o to, żeby on w tym momencie się nie naruszył, żebyśmy go widzieli czystego. Natomiast mi zależy w tym momencie na tym, żeby część tego paliwa, które będzie wytworzone za chwilę podczas kręcenia, wypłynęło. Dobra, ja idę zakręcić. Paliwa wypłynęło, oczywiście musiało wypłynąć, dobra, więc teoretycznie szmatki możemy nie ruszać. Podpinamy nasz zaworek, który będzie potrzebny w późniejszym etapie. No i w tym momencie kończę swoją metodę. Rozrusznik kręcił, kurka wodna jak wściekły, nie? Ale to tylko dlatego, że nie miało obciążenia. Bo jednak jakby nie patrzeć, pompa opór stawia. O kurka, dociągnęła mi się rureczka. Dobra. I bierzemy nasz elektrozawór. Aha, bardzo ważna rzecz. Nie chcę Was trzymać na filmie. Zaraz przyniosę jedną rzecz. I to jest bardzo ważny element przy składaniu. Także spotykamy się za dosłownie minutkę. Dobra, jestem z powrotem. Wróciłem. Musiałem polecieć po flaszkę. No, bez tego ani rusz. Moją flaszką jest olej 2T, czyli do dwutaktu. Olej jest bardzo ważnym czynnikiem. Dlaczego? Dlatego, że należy ten olej nanieść na ten zawór. O, jeżeli mamy czyste, oczywiście tutaj rękawiczki, ja sobie wytarłem przed chwilą, żeby nie było niedomówień. Dlaczego ten olej jest ważnym czynnikiem? Dlatego, że zdarzy się sytuacja taka, że wy zawór myliście, bądź na przykład zdobyliście zawór jakiś tam używany i pasuje, żeby pierwszy ten moment dla zaworu i jego pracy był po prostu taki z formą przesmarowania jego. Na pewno wydłuży Wam to jego proces pracy, czas pracy, także Wy na tym zyskacie. Nie żałujcie oleju, pamiętajcie, w takiej kwestii nie zaoszczędzicie. Możecie użyć dowolny olej. Ja używam akurat oleju czerwonego, który jest do benzyny, do dwusuwa. Sprawdza się w zupełności. Jest to olej, który się miesza z wszystkimi paliwami, nie? Widzicie, układnik wchodzi, nasz zaworek. Dobra. Możemy wyciągnąć sobie naszą szmatkę, na którą wypłynęło mnóstwo paliwa, które zrobiłoby nam niepotrzebne pustoszenie.
i możecie się śmiać z tej metody, ale ja w ten sposób, wymieniając zawór, nigdy nie miałem problemu typu właśnie po wymianie zaworu nie daje nic, bo dalej jest błąd ten sam. To są właśnie błędy takie, że ktoś wymienia troszeczkę niedbalstwa, wierzcie mi, że to się należy, to się należy mu jak psu jadka. No i dobra, teraz musimy podociągać rureczki, nie wiem czy są już, czy jeszcze nie. Dobra, to dociągnięte. Sama ktoś mi klucza podwędził. Dobra. No i za chwilkę oczywiście zrobimy próbę odpalenia. Będę mógł usunąć oczywiście też błąd, który powodował u mnie tryb awaryjny. Wiem, że w tym momencie mozolne wygląda to oglądanie tego filmu. Nie ma jakiejś konkretnej porady, ten gość nic nie gada konkretnego, tylko sobie bierze, kręci i gada. No ale chcę wam to krok po kroku pokazać, żebyście wy to też widzieli faktycznie, że to ma miejsce. Że ten elektrozawór wymieniłem, a nie powiedziałem, że wymienię, tak jak to niektórzy robią. A kurka wodna. Dobra, rurka złapana, wpięte, wpięte, wpięte. Ok, i żeby nie było, ten elektrozawór, który tu widzicie, to jest ten właśnie, który był wyciągnięty z bardzo dużymi opiłkami. Dobra, idę zrobić próbę odpalenia. Zobaczymy oczywiście, ile czasu potrzeba mu na to, żeby się odpowietrzył. Silniczek chodzi ładnie, tyka. Dobra. Zobaczcie, co jest najciekawsze. Kontrolka silnika zgasła samoczynnie, czyli ciśnienie już na listwie nie jest wysokie. Dobra, słuchajcie, nie zatruwam w tym momencie. Spotkamy się oczywiście na biurku z elektrozaworem. Przy czym wytłumaczę wam pewne kwestie, czy jest to ważne, żeby taki elektrozawór pomijać, czy nie. Z punktu mechaniki, nie? Bo ma to bardzo wielkie znaczenie, ale to wytłumaczę wam już przy stole. Także póki na razie nie zatruwam, nie zatrzymuję i do zobaczenia już przy biurku. Trzymajcie się, na razie. I witam wszystkich wytrwałych ponownie w dalszej części. Więc mamy elektrozawór, który widzieliście wcześniej na filmie, który został przeze mnie zdemontowany. Tak jak obiecałem, pokażę wam, co na takim elektrozaworze jest. Natomiast nie do tego przejdę. Ja rozumiem, że film w tym momencie trwa już długo. Natomiast chcę się podzielić z wami taką informacją. Nie dawało mi to spokoju. Czas pracy wtryskiwaczy i pozwoliłem sobie zrobić po raz kolejny tą próbę, wkręcając z powrotem ten elektrozawór, ale to już nie pokazywałem wam tego na filmie, bo naprawdę film by trwał godzinę czasu. Robiłem sobie testy i zapisałem sobie czasy
dawki, jakie występują na elektrozaworze tym, który założyłem aktualnie nowy. No i właśnie tu mam, muszę powiedzieć pewną rzecz taką. Bardzo wielkie moje zdziwienie. Otóż sytuacja wygląda w ten sposób, że na wtrysk, na elektrozaworze tym, który stary był, czyli zaworze, który przytkany jest, pokazujący czy dający zawyżone ciśnienie na listwie, czasy wtrysków były bardzo długie, dawki mniejsze, co świadczy o tym. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale tak niestety było. I najciekawsze jest to, że po wymianie elektrozaworu ponownie na ten wyczyszczony, który był zamontowany na filmie, który wy widzieliście, te czasy wtrysku zrobiły się o wiele krótsze, co świadczy o tym, że jeżeli mamy na listwie elektrozawór, który jest przytkanym zaworem i on zawyża ciśnienie, to w ten czas nasz komputer próbuje, no wiadomo, utrzymać pracę, kulturę pracy silnika, zmniejszając dawki, a jednocześnie je wydłuża w jakiś sposób, żeby tą pracę utrzymać, czyli już wiemy, że wpływa to bardzo dużo na spalanie silnika. I oczywiście rzecz jest jaka. Po zrobieniu elektrozaworu tego nowego zrobiłem kilkaset kilometrów. No i o dziwo, naprawdę muszę wam przyznać jedną rzecz. Zadymienie silnika się zmniejszyło, jak również spalanie spadło. No bo analogicznie, prawda, jeżeli spalanie jest większe, to wiadomo, że zadymienie będzie większe. No i wychodzi na to, że komputer, próbując skorygować dawki, dostosowując do ciśnienia, niestety podlewa silnik paliwem, co powoduje to, że on więcej paliwa spala. Także od razu odmawiam jazdy. Jeżeli widzicie, że macie zawyżone ciśnienie, bierzcie się śmiało za czyszczenie elektrozaworu, a przekonacie się, że spaliny, tak jak w moim przypadku, które były naprawdę od pewnego czasu takie, nieładnie mówiąc, śmierdzące. Czuć było po prostu taki nieładny zapach, jeżeli chodzi o diesla. Wyrównały się na spaliny takie, kurcze, bym powiedział, z czyściutkiego DPF-a. Czy filtra, katalizatora i tak dalej. Ale dobra, nie zatruwamy, bo może nie każdego interesuje ten temat, ale niemniej jednak no, chciałem się z wami tym podzielić, ponieważ naprawdę w moim przypadku się to zmieniło i kultura pracy silnika zupełnie się pozmieniała ze względu na to, że silnik zrobił się o wiele cichszy, czyli to ciśnienie do wysterowania wtryskiwaczy jest o wiele niższe i wtryskiwacz sobie przez to lepiej radzi. No i dobra, wy widzicie elektrozawór tutaj tak. Tak on wygląda po wyjęciu. Elektrozawór nie był, mimo że był ponownie zamontowany, nie był poddany procesowi czyszczenia. Jest dalej, tak jak widzicie, zanieczyszczony. Teraz widzicie zanieczyszczony. Najbardziej co jest, nie patrzmy tutaj na to, że tutaj paliwo cudowne, które gdzieś udało się zatankować na jakiejkolwiek stacji, zrobiło robotę, ale nie o tym mowa, nie o to chodzi. Natomiast nas interesuje najbardziej, co zostało zgromadzone tu, w tym miejscu, na tym siteczku. Dobra, tak jak obiecałem, pokażę wam to na mikroskopie. Musimy ostrość złapać. Wierzcie mi, że tu jest naprawdę tragedia. Wygląda to bardzo nieładnie. Pozwolę sobie może zbliżyć to, jeżeli mi się uda. Nie mam cudownego jakiegoś mikroskopu. Niestety staram się skromnie jakoś pogodzić tę sytuację. Ale chcę się z wami mimo to dzielić i wam pomagać, żeby było wam łatwiej, jeżeli to ogólnie ktoś docenia. W każdym bądź razie, tak jak widzicie, zobaczcie, mimo że odbija się światło, o kurka, wy tego nie widzicie. Czemu się nikt nie odezwie, że wysokość jest nie ta? Zobaczcie, ile zanieczyszczeń, ile śmieci zostało zgromadzonych. Bo tak jak widzicie, to wszystko, te nieczystości, to są jakieś brudy, zanieczyszczenia, jakieś opiłki, które zapychają właśnie tą część tego zaworka.
uniemożliwiając wypłynięcie części paliwa z układu, co powoduje zawyżenie ciśnienia. I teraz rzecz jest jaka, jak i od razu jestem przy temacie, pozwolę sobie Wam jeszcze taką rzecz wytłumaczyć, bo może się Wam taka informacja przydać. Jeżeli macie problem z tego typu zaworem, nie patrzymy na to, że on w tym momencie jest przybrudzony i tak dalej, natomiast macie problem z za wysokim ciśnieniem na układzie common raila na listwie i jest podejrzenie, że Wasz elektrozawór może robić problem, to teraz uwaga, rzecz jest jaka. Jeżeli ciśnienie przed rozruchem silnika będzie zawyżone względem wartości, które Wasz silnik powinien mieć, bo takie rzeczy myślę, że w sieci można ustalić, więc ja nie będę tutaj już musiał przytaczać tego. W każdym bądź razie, jeżeli będzie za wysokie ciśnienie, to Wasz komputer w pojeździe może nie dać Wam zgody na pracę silnika. Dlaczego? Dlatego, że ciśnienie w stanie spoczynku jest już zawyżone, bądź podczas kręcenia silnika przed rozruchem, na przykład macie ciśnienie przekraczające 300 barów, przykładowo, to w ten czas Wasz silnik już może nie odpalić wcale. No i tu jest małe zdziwienie, Holender, no jest ciśnienie, a samochód nie odpala. No właśnie, dlaczego? Dlatego, że wartość ciśnienia w stanie kręcenia rozrusznikiem przy 250 obrotach jest za wysokie i komputer niestety zgody nie daje na rozruch, bo on wie, tyle co mu wpoili do mózgu, nie? Że jeżeli pojazd by odpalił, mogłoby dojść do uszkodzenia układu. Dlatego, że już świadomie system wie, że coś jest przekroczone. I tutaj analogicznie jest sytuacja kolejna do sytuacji, gdy ciśnienie jest zawyżone podczas pracy silnika. Dlaczego dochodzi do trybu awaryjnego? Może się zdarzyć sytuacja taka, że Wy na przykład na biegu jałowym uzyskujecie ciśnienie 350 barów, co może być w przypadku na przykład tego systemu Boscha, który tutaj jest, przekroczone poza wartość graniczną i w ten czas Wasz pojazd najnormalniej w życiu, no nie pojazd gasi, tylko Wasz komputer gasi silnik, czyli blokuje pracę tego silnika, traktując to jako uszkodzenie układu i w ten czas może się pojawić błąd za wysokiego ciśnienia, bądź czasem w ramki sobie ten system weźmie, zapisze, że jest ciśnienie za wysokie i Wy tego błędu nie będziecie widzieli, ale po wyrzuceniu z ramek będziecie wiedzieli, że Wasz komputer wykrył za wysokie ciśnienie i stara się ograniczyć pracę silnika, żeby po prostu nie doszło do uszkodzenia systemu. Także już musicie wiedzieć o tym, że przed rozruchem za wysokie ciśnienie, jak i po rozruchu za wysokie ciśnienie powoduje tryb awaryjny, a jeżeli przekroczymy wartość już dopuszczalną, na przykład ciśnienie na biegu jałowym dojdzie do 400 barów, w ten czas, i uwaga, tutaj nie musi być 400 barów, bo ja spotkałem sytuacje takie, gdzie na biegu jałowym silnik, który uzyskiwał w granicach 350 barów, już wygaszał pracę silnika, więc taka sytuacja też się może zdarzyć, w zależności od tego, jaki soft, jaki system i tak dalej. No i dobra, wiecie już, że to siteczko, obrócę go sobie jeszcze tu, żebyście go zobaczyli z każdej strony. Kiedyś już poruszaliśmy temat sitka, ale Wy widzicie to w tym momencie, co ja wytargałem od siebie z pojazdu. No i dobra, co ja będę teraz chciał zrobić? Będę chciał takie coś dopracować. Czyli nasz mikroskop podkładamy. Do tego czegoś w tym momencie będę potrzebował wanienkę. Oczywiście Wy nie będziecie całego procesu oglądali czyszczenia ze względu na to, że ten czas by się wydłużył naprawdę bardzo dużo, a już ten filmik trwa długo. Tak jak widzicie, ciecz jest czysta. Ciecz jest czysta, wanienka to ma tylko ślady, że coś tam w niej było. I tak, do wanienki wiemy, że musimy użyć chemii, dowolnej chemii, która jest do wanienek ultradźwiękowych. I do tego typu ja używam również generatora dowolnego. Słychać? Już w tym momencie, tak jak zobaczycie, elektrozawór został zapięty
i rzucam go do wanienki. Zwiększyło się tykanie, bo wiadomo, że rezonans się przenosi przez puszkę. Jak odpalę wanienkę, nie będziecie słyszeli mnie, więc dlatego ja wanienkę sobie wyłączę. Znaczy nie wyłączę, wyłączę nagranie. Po prostu poczekam, aż się wykąpię. I jeżeli podchodzicie do kąpieli, to zwróćcie uwagę jedną rzecz. Wtyka zasilająca, mimo że jest hermetyczna, ona jest hermetyczna pod warunkiem, że ją wtyczka uszczelnia. Więc tutaj starajcie się nie zatapiać tego w wodzie. Mówię starajcie się, mimo że jest to szczelne, starajcie się, by nie doszło do tego, żeby się woda Wam dostała do cewki. No i dobra. Włączę wanienkę. Nie wiem, jak to będzie słychać. I w tym momencie już zaczyna mój zawór płynąć. Jak ci byśmy skupili dokładnie, to zobaczcie, co wypływa. Nie wiem, czy to widać. Myślę, że widać. Tu na czubku. Jakie brudy zaczynają wypływać. Ja pozwolę sobie wyłączyć wanienkę. Troszeczkę rozgonię może powietrzem to. Uciekło całe brudactwo. Dobra. Odpalam wanienkę. Tylko oczywiście do wanienki wlewam chemię. Chemia jest podstawa, bo samą wodą niestety nie zrobicie nic, mimo że ona musi być ciepła. I teraz dopiero zaczyna wypływać z zaworu cały brud. I oczywiście wiadomo, że taki proces musi sobie potrwać, w zależności od tego, jakie są zanieczyszczenia. Jaki rodzaj jest tych zanieczyszczeń, bo wiadomo, że ta wanienka musi je rozbić. A jakby ktoś zapytał, jaka potrzebna jest wanienka do tego, więc od razu Wam powiem, minimum te 70 W powinna mieć wanienka, żeby sobie poradziła. Im więcej, tym lepiej. Na pewno nie uszkodzi nam elektroniki czy części mechanicznej, a może tylko zrobić robotę. No i dobra, zostawiam Was w tym momencie w chwili oczekiwania i spotykamy się już po zabiegu, jak się zawór wykąpie. Także do zobaczenia. No i dobra. Wyłączamy machinę. Muszę odstawić wannę, żeby Wam pokazać resztę. Tak wygląda mycie w chemii, w wanience, która jest dedykowana do tego. Tak jak widzicie, zmienił zupełnie wygląd. Muszę go zaraz wydmuchać. Nie wiem, czy to w tym momencie widać. W każdym razie cała tardza spłynęła. Dobra, poczekajcie chwilę, ja spłukam go czystą wodą. No i teraz bardzo ważna rzecz jest taka. Jeżeli elektrozawór jest zrobiony, należy go wydmuchać.
Dobra. Troszkę przeszkadzała maszyna. Dobra, więc teraz co robię? Rzucam elektrozawór na mikroskop, gdzie już go widzieliście. No i robimy oględziny. Czasem się zdarzy, że zabieg trzeba powtórzyć. Niestety na to wpływu nie mamy. No, uciekł. Natomiast z tego co widzę, oprócz przebarwień, bo to są przebarwienia te, które widzimy, z elektrozaworu już nie wystaje nic. Nie wiem, kurczę, jak to ustawić, żeby to widać było. Ale widzicie, te zanieczyszczenia, które były, bardzo ładnie odeszły, spłynęły. Dobra, tylko jeszcze jest ważna rzecz taka. Co musimy z takim zaworem zrobić? Ja go podpinam ponownie do generatora. Dlatego, że pamiętajcie o bardzo ważnej rzeczy. Nie możemy zostawić elektrozaworu suchego, bo może się nam zrobić później przykus. Dlatego też ja co robię? Potraktuję go silikonem. A celowo pracuję na generatorze po to, żeby przesmarować go wewnątrz. Kurczę, gdzieś mi końcóweczka odpadła, muszę podpiąć ponownie. On musi się po prostu przesmarować, żeby nie było czegoś takiego, że ktoś zrobi sobie zawór i złoży go najnormalniej w życiu na nas, położy sobie na sucho i on sobie będzie leżał i czekał. Przyspieszymy mu troszkę pracę. No i dobra. I myślę, że dla naszego elektrozaworu wystarczy mu takiego zabiegu. Także jak widzicie, zabieg udany. Myślę, że ten elektrozawór spokojnie gdzieś jeszcze będzie mógł sobie leżeć awaryjnie. Tylko wiadomo, że musimy go zlać i zostawić nawilżony, niesuchy, żeby nam niepotrzebnie gdzieś tam nie przykorodował. Także jak filmik się komuś przydał i wytrwał do końca, to za to bardzo dziękuję. Myślę, że będziecie od tej pory wiedzieli, co zrobić, jeżeli wam się pojawi tego typu błąd. Jak się by z tym poradzić? Wiadomo, musicie mieć wanienkę. Musicie mieć do tego chemię do wanienki. Ciepła woda, no to już wiadomo, oczywiste. Dojście do powietrza, żeby wydmuchiwać, bądź w sprayu nawet możecie sobie powietrze sprężone kupić. No i co jeszcze? Aha, no bardzo ważny generatorek jakiś, żeby wasz elektrozawór mógł wysterować, żeby on sobie tykał przez cały czas podczas kąpieli. No ale jak widzicie, zabieg warto robić. Także jeszcze raz podziękował za oglądnięty film, za stracony czas i do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się.